Witam wszystkie lwy w czytaniu o związkach, o miłości, nie tylko romantycznej, o miłości do przyjaciół, do dzieci, do rodziców, oczywiście miłości romantycznej również. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wygląda Wasza relacja. Prosimy jedną kartę z magicznego tarota i zobaczymy, co tutaj jest łącznikiem pomiędzy Wami a Waszym partnerem. Jeśli nie macie partnera, to co to może być, jeśli chcecie sobie go wymanifestować, żeby pojawił się w Waszym życiu. A teraz przyjrzymy się Wam, jaką macie energię, co dajecie do związku, czego nie dajecie, jak zaobserwować siebie w relacji, na co zwrócić uwagę i też na co zwrócić uwagę u partnera, albo jaki to ma być partner, jakie ma mieć jakości, co ten partner wnosi do związku, czego nie wnosi. Poprosimy o 6 kart. Dla lwów. Zobaczymy, jaką wy tutaj macie energię. Co chcecie, czego nie chcecie. I tu zobaczymy waszego partnera. Albo kim on jest, albo kim będzie, albo kogo chcielibyście, żeby przyciągnąć, kim ma być. W atmosferze jakaś niechęć do wzięcia miłości, czy do... Może nie niechęć, może to być też takie niezauważanie tej miłości w różnych aspektach swojego życia. To jest takie skupienie się na istniejących tutaj sprawach, uczuciach, czy poprzednich związkach. I tutaj jakieś niezauważanie, czy niechęć może właśnie do tego, żeby wziąć kolejny kielich, czy włożyć swoje emocje w kolejny związek, bo już mieliście jakieś rozczarowania wcześniej i teraz to jest, może być strach, tak, przed wejściem w kolejny związek, bo te związki to wiadomo, my jesteśmy osobami, które wchodząc w związek nie decydują o tym, kiedy ten związek się zakończy. Oczywiście też możemy, ale bardzo często wchodzimy w związek i oddajemy siebie temu partnerowi. I teraz nie wiemy. Ten partner, niezależnie od naszych uczuć, od tego, co my czujemy, on może zdecydować, że już nie chce dalej tego związku. Więc tu może być taki strach, taka niechęć właśnie do wejścia w nowy związek, bo a nuż widelec, znowu mnie ktoś zostawi, kopnie i powie, nie, nie potrzebuję ciebie w moim życiu. Tak? Więc tutaj może być dużo strachu, dużo takiego zniechęcenia. Ale zobaczmy, co się tutaj pojawia u Was, tej energii. No z jednej strony jest tutaj chęć na to, żeby wejść w związek, żeby być w związku, może przybliżę troszeczkę. Żeby się tutaj zaangażować w coś nowego, macie ochotę na jakiś romans, na seks, na ci, którzy są w związkach, to może mają ochotę na odświeżenie tej iskry, takie pobudzenie, takie wprowadzenie czegoś nowego, świeżego, bo nieraz związki po jakimś czasie są takie no, rutyną obrośnięte. Ale z drugiej strony gdzieś tutaj jest jakiś konflikt i trudno jest, jak się jest w konflikcie, czy to wewnętrznym, czy to z partnerem, trudno jest na przykład zaczynać coś od nowa. Co prawda mamy tutaj króla kielichów. Król kielichów to jest taka miłość, takie oddanie
swoich emocji, swoich uczuć, takie zrównoważenie też w tych emocjach, bo Król Kielichów to jest mistrzostwo emocjonalne. To jest takie ogarnięcie siebie, swojej miłości i jasne i otwarte przekazywanie tej miłości. Może nie zawsze, bo to zależy, ale taka jakość, możemy sobie tak to przedstawić, to możecie być wy, którzy dajecie swoje serce na dłoni. Ale gdzieś tutaj macie w sobie jakąś potrzebę buntu, bo może nie ma zwrotu, bo może nie czujecie odwrotnie, żeby to było. Może jako single jesteście gotowi, żeby dać tutaj całą swoją mądrość, całe swoje serce do związku, który mógłby być ogromną pasją, intymnością i całym majestatem, jakim może być związek. Taką unią pomiędzy dwojgiem osób, tak? Ale tutaj gdzieś czujecie jakiś konflikt. Czego ten konflikt może dotyczyć? No, zobaczymy. Na razie zobaczmy, co partner albo partnerka. Tutaj mamy taką sytuację przyglądania się przeszłości, temu, co było. Tutaj mamy szóstkę kielichów, tu w tle mieliśmy czwórkę. I to jest takie właśnie siedzenie w przeszłości. I teraz, jeśli macie partnera, to może być skupienie tego partnera na przeszłości, na tym, co było. Tutaj jeszcze mamy piątkę kielichów, gdzie widzimy, że ta osoba tutaj cały czas patrzy, że kiedyś było tak i tak, a teraz to już tak nie jest, a tutaj nie widzi w ogóle, że ta miłość cały czas może się rozwijać. Tutaj w ogóle macie ogromną ilość uczuć, więc jeśli macie jakiegoś partnera, czy może to dotyczy rodziny, czy dzieci, czy jest to dużo emocji, dużo wyborów, iluzji, że mogę nie wiadomo co wybrać. Tu jest ogrom wody, nie ma niczego innego, tylko jest wielka, ogromna woda. Tu z kolei mamy wodę i ogień, czyli mamy jakiś konflikt, gdzieś tutaj nie do końca siebie rozumiemy. Nie nadajemy na tych samych falach. Gdzieś mamy taką może niechęć do intymności, może takie wyidealizowanie związku albo partnera, albo poszukiwanie cały czas idealnego partnera, czy niestety bateria mi się skończyła w połowie zdania właściwie. Także mamy tutaj woda, ogień i woda. Gdzieś tam czuć jakiś konflikt, o tym mówiłam. Zobaczmy, co tutaj jest czynnikiem łączącym. Co tutaj łączy? Raczej powiedziałabym, że dzieli, bo mamy tutaj energię pięciu mieczy. I to jest tutaj ta szorstkość, ten konflikt, który nie pozwala nam siebie zrozumieć. Tu mamy ogrom tej wody, tych uczuć. Tutaj mamy z kolei, tak jak powiedziałam, ogień. Powtórzona energia konfliktu. No to jest może taki konflikt, nie do końca konflikt, to mogą być takie niesnaski w rodzinie, to może być takie spieranie się o różne rzeczy, ale takie spieranie się prowadzi często potem do konfliktu, który nie pozwala czuć się w jedności. Tutaj ewidentnie widać, że ten partner, jeśli go macie, on wchodzi w emocje, wchodzi bardzo w emocje, w smutek, w jakieś rozczarowanie, w taki sentyment, patrzenie do tyłu, może nieakceptowanie pewnych rzeczy. To jest na pewno, nie ma tutaj połączenia i wspólnego wzrastania. Nie ma tutaj tej pasji, gdzie tutaj wy na przykład macie ochotę, żeby tą pasję wzbudzić. Może macie ochotę na romans, na jakiś seks, a tutaj ta osoba zdecydowanie niekoniecznie widzi to w ten sposób. Ma zbyt dużą ilość emocji, uczuć płaczu i jakiegoś smutku w sobie, żeby móc to zrobić. Jeśli chodzi o singli, to może być sytuacja myślenia o przeszłości, o jakimś partnerze, o kimś, kogo mieliście kiedyś, o smuceniu się i w związku z tym no nie ma tutaj możliwości wtedy, żeby znaleźć sobie kogoś, żeby wejść w jakiś związek, bo tutaj wy nie jesteście w stanie wybrać.
nie widzicie w ogóle, tu jest jakaś iluzja, że może mój były wróci do mnie, że może ktoś, kogo kochałem czy kochałam, będzie ze mną i on uczyni mnie szczęśliwą z powrotem. Ale tu ewidentnie to tak może nie działać, tak? Tutaj gdzieś zadziało się coś i tutaj nie ma możliwości powrotu, tak? Za dużo było powiedziane, za dużo było chęci zranienia tej drugiej osoby, żeby mogło to być z powrotem przywrócone. To takie specyficzne czytanie, pewnie nie dla każdego, ale warto zwrócić uwagę na to, co we mnie jest, jaki konflikt, jakie tutaj sprzeczki, co ja z jednej strony coś chcę, czegoś nie chcę, tu chcę mieć tą iskrę nową, chcę tutaj dać moje serce, a z drugiej strony tutaj jest jakaś tutaj trudność. Zobaczymy, dlaczego piątka mieczy. Bo tutaj jest jakaś potrzebna, jakaś dramatyczna zmiana, coś może tutaj nagle nadejść, jakaś informacja o zmianie w ogóle sytuacji, o tym, że trzeba tutaj wyczyścić ten konflikt, trzeba tutaj zburzyć wszystko do zera, żeby móc na nowo budować, trzeba tutaj przyjrzeć się temu partnerowi, ten smutek tutaj w partnerze, jeśli chodzi oczywiście o pary, tak, to trzeba tutaj przyjrzeć się, dlaczego ten partner żyje przeszłością, o co tutaj chodzi i przez to może przyjrzeć się sobie też, co tutaj jest we mnie takiego, jaka złość jest tutaj we mnie i co ja tutaj chcę zacząć od początku, może mam moc, żeby tutaj wprowadzić tą iskrę, żeby mnie tu nie zalało z tej strony tą wodą, tymi uczuciami, tym smutkiem i nostalgią. Tutaj trzeba jakiejś zmiany ogromnej, żeby móc się połączyć ponownie. Trzeba sobie wszystko na nowo zbudować. Tak samo, jeżeli chodzi o singli, którzy marzą o swoim byłym albo myślą o tym, że mogą wejść w jakiś nowy romans, w nowy związek, to jest też trochę niemożliwe ze względu na konflikt, ponieważ wy cały czas jesteście w połączeniu z tym byłym. Nie można tutaj znaleźć miejsca dla tej nowej miłości, więc warto zrobić najpierw porządek. Porządek u siebie, wyciszyć się, zobaczyć, czy jestem gotowa, czy gotowy na nową miłość. Co ja mogę w ogóle wnieść do tej miłości, oprócz tego, że jestem gotowy, tu mam serce i mogę tutaj poczuć się dojrzale i mogę tutaj zacząć coś od nowa, ale jeszcze trzeba tutaj wyciszyć ten konflikt, jakieś te niesnaski, to takie rozdarcie w sobie, tą złość, żeby przyciągnąć do siebie kogoś, kto będzie mi odpowiadał, kto będzie chciał budować, tworzyć związek. Bo to może być też tak, że przyciągniecie do siebie kogoś, swojego byłego, tak? W momencie, w którym jesteście w takiej sytuacji, gdzie pragniecie seksu, jakiegoś właśnie romansu, to możecie przyciągnąć do siebie kogoś podobnego, kogo mieliście wcześniej z przeszłości. Tak też można to przeczytać, tak? Więc mogą to być różne scenariusze. Oczywiście czytanie jest ogólne, a wiadomo, wielu ludzi słucha, więc możecie wyciągnąć to, co rezonuje z wami, to co chcecie zobaczyć, czy też jaka jest wasza sytuacja. Zobaczmy jeszcze tutaj karta wyroczni właściwie takiej prawdziwej miłości. To może nie wyrocznia, ale to są karty, które bardzo celnie mówią o uczuciach. Zobaczmy. Jedna karta dla lwów. Obfitość. Na pewno jest obfitość uczuć, bo w tym czytaniu nie ma właściwie żadnej ziemi, tak? Nie ma fizyczności. Jest tylko albo są uczucia, kielichy, albo są buławy, czyli ogień, no i mamy tutaj energię tego konfliktu.
między wami, czyli jest tu jakaś kłótnia. Nikt nie wygrywa, bo wszyscy się na siebie obrażają albo sobie cały czas wbijają nóż w plecy. Więc mamy tutaj obfitość uczuć. Tylko teraz jak my korzystamy z tej obfitości uczuć? Co robimy, żeby płynęły te uczucia, żeby ta obfitość utrzymywała się? Tutaj chodzi o to, żeby użyć istniejącej obfitości w sobie, tej, którą mamy. Na przykład ten król kielichów, on ma serce na dłoni, serce, które rozumie, które potrafi wesprzeć. Jeżeli chcemy wykreować sobie piękne rzeczy w naszym życiu, czy piękną relację, to wtedy warto użyć prawa przyciągania, wdzięczności, bycia wdzięcznym za to, co już mamy, dziękowania za partnera, z którym jesteśmy, albo za innych ludzi, z którymi jesteśmy, którzy mają dla nas uczucia. I w ten sposób przyciągnąć do siebie partnera, którego sobie wymarzymy. Można sobie zadać pytania, czy moje życie jest obfite? Jak ja mierzę swoją obfitość? Czym? Czy to jest obfitość pieniędzy? Czy to jest obfitość ludzi wokół mnie? Czy to jest dużo miłości? Ta karta dzisiaj pojawiła się dlatego, że aniołowie i przewodnicy chcieliby przypomnieć, że mamy obfitość w naszym życiu. Więcej tej obfitości niż mamy pieniędzy na przykład. Ponieważ finanse i obfitość finansowa to jest bardzo często duży stres dla nas. Czy to dla indywidualnych osób, czy też dla związków. I to jest tylko jakiś bardzo malutki skrawek całego obrazu, czym jest prawdziwa obfitość. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób doceniam to, co mam. Czy w jaki sposób doceniam swojego partnera. Czy może pożegnać swojego byłego poprzez podziękowanie mu za lata, czy wspólne bycie, wspólny związek, tak? Jeśli tutaj mówimy o scenariuszu, kiedy myślimy o tym, co się już rozlało i właściwie jesteśmy tacy rozczarowani, tak? Może warto wyjść z tego rozczarowania i wejść właśnie w podziękowanie, w wyobrażanie czy wizualizowanie sobie obfitości w życiu. To może też być ogromna, kolosalna zmiana wtedy w naszym życiu. Wyjście z tego konfliktu tutaj, który niczego nie rozwiązuje, tylko jeszcze gorzej nam robi. Dobre zdrowie jest wielkim źródłem obfitości i takie dbanie o swoje zdrowie raczej niż poszukiwanie potem jakiegoś leczenia, to jest najważniejsze, to jest priorytet. To jest też docenianie swoich przyjaciół, do których możemy mówić o wszystkich naszych kłopotach, o naszych smutkach, być szczerzy do bólu. To jest właśnie obfitość. I tutaj warto nie tylko skupić się na tym, że to jest miłość romantyczna, ale to warto, też warto skupić się na relacji samemu ze sobą i temu, jak ja tutaj działam z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną. Kogo wybieram? Z kim chcę dzielić swoje życie? Czy jestem wdzięczny, czy wdzięczna za to, co mam, co mnie otacza? Warto sobie zadać te pytania i z tym Was zostawię i życzę Wam udanego weekendu.